Stoją 11 września 2022. Czuć grzyby po deszczu, raczej po wczorajszej ulewie połączonej z gradobiciem. Grzybiorze są. Zbierają grzyby. Niech zbierają grzyby, byleby nie śmiecili po lasach. Ja wiem, że o, już są jakieś śmieci wyciepane. Tam na rotu zajdzie. Właściwie to nawet na rowę wydali. No właściwie tak. Zaś auto stoi. No i proszę. Wyjechaliśmy na drugi, to inni też wyjechali. Nie siedzą w aucie. Chodź, jak się namnożyli. Nie wiem. Niech te gadówki rosną. Gadówek człowiek nie je, ale zwierzyna je. Zwierzęta to jest. A powiedz mi, jak to w języku literackim gadówka, jak to będzie? No ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem. To ja po naszemu gadówka. Gadówka, no właśnie, ale zawsze gadówka gadali, ale jak to normalnie po polsku jest, to nie wiem. Jakby to powiedzieć. Ja zbierałem po zakup. A ja mówię, ja nazbieram po loków i grzybów. No właśnie, bo ty a to jest to samo. Te nazwy są inne, nie? Śląskie, po naszemu. No nie tylko śląskie, bo one są bardziej gwarowe. Poloki, brzozioki. Prawoki. Prawoki. Czorny. Czorne. Jak piszesz atlas, to te określenia tam są. W atlasie są, no. No, są te po polsku, że tam koźlarz czerwony. Ale gadówek nie ma. I koźlarz babka. Ale oprócz tego są jeszcze te nazwy też, że to jest potocznie tak nazywane, nie? Jaki rudy kocur tam siedział w szkopie. No właśnie, ale gadówek nie ma. Jakby to było grzyb, który nie nadaje się do jedzenia przez ludzi, chyba. Gadówka. Nie, trujący, no, może jest trujący, nie wiem. Próbować nie chcę, no ale... Gadówka. A może coś z gadami będzie wspólnego? Ze żmijami, może żmije jedno. Może... O, patrz, że to gadówka. No, spisz gadówek. Może ze zmijami. Z gadziną, czyli ze zwierzętami. O, właśnie, to ja, to prędzy. Ale gadzina to jest bardziej takie określenie zwierząt domowych. No. Może z gadziną coś to będzie. No to wjechaliśmy do Chybiu. Jeszcze jedna chyba zasiepło oblik. Ale ja to wszystko trzeba zjechać. Nie ujechaliśmy zbyt daleko. To już oczywiście teren Chybia tutaj. I mamy do Żynki. O kurde, impreza na całego. Ty, to pustaniemy na chwilę. Co? Staniemy na chwilę, bo obejrzymy. Tak, bo to tu jest teren Chybia, no. Ale to tu mają? To tu jest gospodarz w takim układzie, do Żynek.
myślał, że, tu będą dożynki. Łukosz, no, a jest pennik. Elegancja. Już po żniwach i po robocie wszyscy stoją już przy płocie. Na dożynki oczekują, korowody już wypatrują. I choć pogoda nam się niestety psuje, nic nam dożynek nie zepsuje. Jedzie po lasa. Czym się czepił? Bumbuny. Bumbuny lecą. Bumbuny. Thank you.
na zimę przygotowany. Częśniak, to z Bielska. Na Boże. Dobry. Zamachy, wioska z tradycjami, krówki sobie tu chowamy, u nas wszystkich na dożynki zapraszamy. No i zrobił się korek. Za bardzo nie przejademy teraz. No, musimy poczekać. To nie wie, to będzie myślał, że się coś stało. A tu oraz do Rzymu. No proszę, jest eskorta. No, na każdej takiej rajdzie by się taka eskorta przydała. No nie. By droga zamknij, żeby my dojechali.
Się mroczy tam. Całą gminę będą objeżdżać, no. Nie? Na razie. No, na razie. Może chodnikiem, o. No, jedynie tym chodnikiem. Tym chodnikiem. No, że tam nas mogą w centrum zatrzymać też. Pane. Kiedyś tu na prosto się szło przejechać do Drogomyśla. A co, teraz nie idzie? Nie. Kiedyś się szło. Tu był chodniczek. Ale tam przez tamte tory nic. A kiedyś pamiętam, że jest dawno. Tam chyba nastawnia jakaś, nie? Nie ma nastawni. Nie. Tam się chyba łączą. W stacji chyba dopiero. Była nastawnia. Zawsze dziadki. Książę Cieszyński. Noszak. No, Noszak to był książę Cieszyński, tak. Przejazd na Czuchowie, a kiedyś stacja kolejowa też. Przystanek. Policja jedzie. Zdaje się, że asfalt tu nowy położył. Były dziury. Wczoraj mały włos i bymy mieli święto dziękczynienia. Wiem. No mi tu jakieś indyki z lasa wyskoczyły. Wiem, bo widziałam.
tu jest zjazd u Paskowski, wiesz? To jest tylko w jednym kierunku. No. Ja tu tych krzaków za bardzo nie ma. Różna. O, w Czarnolesiu też to zrobili. Tu jest. Do rowerów zrobione. A tam z drugiej strony jest. Co? Perun. Perun pierwszy. Co tutaj mamy? Szlaban na ryzyko, posłuchaj głosu rozsądku. Zatrzymaj się przed przejazdem, tatusiu. Gdzie do szkoły jeździła na praktyki, to tu wszystko tlenne było. Tak. PPLK. Się chwolą, ile stacji zmodernizowano, ile przystanków. 17 nowych przystanków na cały kraj. No to się nie macie czym chwolić. Tu jakoś baba podobno do Maryli Rodowicz tutaj wsiadł. Mamy co? 4 września, 5 listopada. Postęp na kolei, bo świeżo zamontowane stojoki na rowery. To co najmniej 6 rowerów tutaj może stoć. W Czarnolesiu też to jest. Nie wiem, w Zabrzegu też. No i w Czechowicach, Dziedzicach pewnie też wyjdzie. Próchna. Są mi hasioki. A tutaj mamy PRL. Ale to wygląda, czyżby to było, czy to takie było, czy to zamurowali? Może i zamurowali, bo mi się zdarzyło, że tu były drzwi normalnie, takie duże, szklane. Taki coś pewnie jak w Zebrzydowicach. No. Przebywając na rampie, świadomie wyrażasz zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku. No widać, że jeszcze zamierzchłe czasy PRL. Jak ktoś nie wie, to oczywiście są tacy, co nie wiedzą, co to jest PRL. Za skrót to Polska Rzeczpospolita Ludowa. No to dalej Próchna. Tak co dzisiaj jeżdżymy bez tylu. Ale ja Lipowa w Próchnie. Same lipy. Pokaż go. No. Są następne. Tu jest czarny ten. Czarny, taki młodziutki, ładny. No. Musi klepać pięknie. Tam jest następny. Tam można następny. A to tych nie biorę, zajączków nie zbieram. No, one są. Tam jeszcze był, nie? Tam jest. No, zajączków nie biorę. O, tu jest jeszcze jeden. Ja, jest taki mały. No. Gdzie jajecznica? No. O, kuźwa, jeszcze tu są. Dziwej się. Tu jest grzybów. O, jaką grzybów na zbiór. Ja. Ale nie niszczymy tych grzybów, co zostają, bo ja tu mam inne grzyby.
Ja tu mam dwa takie duże grzyby betonowe. Znaczy nie betonowe, ale z kamienia. Jest TK. Tutaj Komora Cieszyńsko. A tuż obok niej jest NB Nordbachen. I tutaj jeszcze jest jakiś numer koło niego. Ach, pierdolę. O, to od twojego rowera grzyb. Chodź wejść. 01 jest NB i Komora. To od twojego rowera, dobrze, żebym tu nie podeszł. Kurczę, to ja ślepy, ja nie widzę. Ten wiadukt faktycznie wymaga już remontu. To już faktycznie do zburzenia. Co? Do zburzenia raczej ten wiadukt. Ten stan nie jest za ciekawy. I tu mamy kolejny słupek. Daj go mu. A nawet dwa. O, szpierun. Mamy taki obiekt na kolei, żeby tu się nie wyrżnąć, bo tu jest dość ślisko. Ale tak mi się wydaje, że ten obiekt przestanie istnieć, bo tutaj jednak widać, że on już tutaj takie ubytki są dość fest. Tako rdzawo woda. Ale co ciekawe, to widać, że ten most jest dostawiany. No ale jego stan faktycznie jest dość poważny. Zapadnę się tu. Ludzie szli. Widać, że jest dostawiany. Ale obiekt ciekawy. Jest takie sklepienie z cegieł zrobione. Nie wiem, czy to widzicie. Filmuję to. Tu część jest murowana tak. Ta jest ta chyba najnowsza część. A tu by się. Tu się doprzeleć. Nie pierwszy rzech jest tu, nie ostatni. No szkoda, że takie obiekty przestają istnieć. Widzicie? Super sprawa. I tak rdzawo woda. Jest tam data jako? Tu nie widać, bo on tu jest tak jakby w środku okienkowany. Z tej strony od południa i widać, że jest nowszy jak ten, czyli sytuacja jest taka, że jak dokładali to równo, to musieli też ten most poszerzać, bo to tu jest nowa część, tutaj się znajduje teraz, troszkę błotka tutaj jest, ale jest w miarę twardo. Nie widzę woda. Rdzawo woda. Ale co ciekawe, żeś zauważył, tu jak jest kamień, nie ma takiego echa. Jak tu wleży, to od razu jest większe echo. Powiedz coś. Tu jest większe echo. A tu jak wlezę do tej z
starej części, że tu są te kamienie, to tu nie ma takiego echa. Też nie było najpierw jeden dół, a potem drugi, ale... I tu jest takie, widzisz, takie sklepienie jeszcze z cegły zrobione. No, dobudowane. I do woda na myszu. Ale ten obiekt na pewno... To trzeba sfotografować, bo go zwalą, bo na pewno. No z drugiej strony raczej nie będzie, bo tam jest nowsze, nie? Tu mamy kamień, tam prawdopodobnie będzie beton już, no. Ale obiekt godny podziwiania, chociaż no widać, że ten stan jego tutaj jest trochę szczeliny, to już pewnie wszystko wodę przepuszczą. Data powinna być tutaj z wierchu, nie ma jej. Niestety, ale na pewno czasy Austrii pamiętam. Bynajmniej ta część z kamienia. Tutaj też mamy trochę historii. Od wszelkiej biedy by tam się przeczołgał, on jest cały półokrągły. I jego stan jest całkiem niezły. Ale ja tam brać nie będę oczywiście. Bo jest po prostu za wielki do tego. No ale widać, że jakieś ślady remontu tutaj już były. Coś tu już było naprawiane. Ale zwierzątka se tu przejdą. Na przykład ślimoki. Jak dla mnie to ewidentnie jest grobla. Co? Deszcz? No. Coś się tu zamroczyło. Faktycznie, kropi. Niedobrze. Ojojoj. No ja co prawda szmaty przeciwdeszczowe mam. Ja mam pelerynę, ale tu dwa pietaki. A raczej się nie ma tutaj kaj schować. Matko Bosko. Odlecimy do lasu. Tu do tych krzoków. A tu jest, kurde, grób. Nie będziemy tak mokli. Pelerynę sobie się minęli. Ja, zanim to... Już to... Trochę takie niezbyt fajne miejsce, no ale... Zanim tu coś naleci, to się pelerynę ubiorę. To ją mam na samym dole cholera. No, zanim ją wyciągnę, to ją dostałam okręć. Kurde, ale się bym dostał. Jeszcze by brakowało, jakby burza przyszła, to my są ugotowani w tym momencie. Las, no, o którym krążą legendy. Majski las, tak. Słupki, słupeczki, ajżeście są. Na pewno tutaj są gdzieś słupki teka. Jestem tego pewny, chociaż nigdy że tu na rowerze nie jechał. Oby nam się ta druga nie skończyła. To jest ta droga z Bąkowa do Pruchnej. Tak, to my jademy w tej chwili na Bąku.
to istnieje prawdopodobieństwo, że być może wjademy na jakiś suchy teren. A wiesz, że pan Kluczniok jest nie tylko filmowcem, górnikiem, ale także myśliwym od ponad 20 lat. A konkretnie chodzi o pana Eugeniusza Kluczniuka. Jak ktoś nie widział, klub filmu niezależnego z Rybnika. Fajne filmy zrobili. Śląskie filmy. I zaś mamy ta sztryka. Zaś ta sztryka. Chyba tego przejazdu nie zlikwidują tutaj. Nawet chodniczek tam. Ty, mnie to... Próbujemy? Może będzie nam mokro, no ale... Mokro będzie, no. Ale to ten chodniczek tu brzmi zachęcająco. Może jest popadane, kurczę. Na razie nie ma takich badyli. To szkło? Nie. A, tu jest chodniczek. Nawet jak siopuny są. O kurczę, tutaj. O. Oj. Nie wiem, czy to ma sens tam jechać, tam są krzoki jak diobli. Tam są krzoki jak diobli. Krzoki jak diobli dali są. Strasznie zarośnięte jest. To... Raczej tak, bo to tam gąszcz niesamowity. No coś i pyszny do chaty po zbóju. Pyszna stajenka. Chata po zbóju. Czy nam tu dają jeść, czy nie? Nie wiem, czy mamy. Kurde, dwa obiady, żeby jeść. Restauracja pyszna stajenka. Jak widzicie, zaćmiło się. Ale niestety to, co widać od zachodu tutaj, no nie napawa optymizmem. Chociaż ta chmura przesuwa się na południe bardziej. No to jednak my się musieli już przygotować na ulewa, która pewnie nas dorwie. No i tu też to nie wygląda za ciekawie. No ale tak to jest czasami. Pyszna stajenka. I rzeczywiście placek z gulaszem był pyszny. Szło se pojeść. Cóż, trudno powiedzieć, czy to był obiad, bo raczej bym powiedział, że kolację. Wieczerzo. No to w sumie w strumieniu na rynku. No, idzie ulewa na nas. Od strony Pawłowic idzie haja. Piekarnia Ujarka, o proszę, Ujarka. Jareczka, to piekarnia. Piekarnia Ujarka tam była. I wojna polsko-polsko gotowa.
Tak jest. Chybie świętuje do Żynki. To się zbliżamy już do Landyka. La, fajnie się jedzie, ma jest mokro. Ale światła trzeba mieć. No nie, znika, mamy Landek. W ciemnościach już rajza się kończy. A to oznacza, że jedziemy do domu. I tradycyjnie czymcie się i do zaś. A było fajnie.